Jeden musiał się pochylić, a drugi zadrzeć głowę, aby mogli spojrzeć sobie w oczy. No wielki sprawdzian, przede wszystkim chyba strajkerskich możliwości Michała Materli, a ten już wielokrotnie pokazywał, udowadniał nam, że jego bok stoi naprawdę na najwyższym poziomie. 15 centymetrów różnicy, jeżeli chodzi o wzrost Amerykanina Kendalla Crawforda, to oczywiście przekłada się także na dłuższe ręce, na dłuższe nogi. Michał potrzebuje dystansu i zwarcia. No i trafił. Teraz przyczajony tygrys, precyzja godna prawdziwych bokserskich mistrzów. Michał Materla, aktualny mistrz. Potężnie wstrząsnął tam tułowiem tego czerwonowłosego Amerykanina z Hawajów, ale musi być ostrożny, musi być skoncentrowany i musi uważać, dlatego że Spider jest w stanie zaatakować. Potężnie, z jaką mocą bije Materla. Świetnie, cały czas naprawdę wysoki poziom koncentracji. Obaj zawodnicy to przede wszystkim graplerzy. Większość swoich pojedynków wygrywali na chwyty. A to zwiastuje nam... tak jest. Batalię na pięści. Ten, który będzie przegrywał stójkę, pierwszy ruszy po parter. Pierwszy będzie chciał przenieść Materla. To jest to. Ależ lewy sierpowy na korpus. Wyraźnie tam przystał lekko, stał pod winą gardą Kendall Crawford. Ale wciąż kuje długim, bardzo długim lewym prostym. Balans jednego i drugiego, obaj w prawą stronę. Całe szczęście, bo któryś z nich musiałby paść. W tej chwili robi przewagę tego zasięgu Amerykanin. I ta lewa ręka, która bije zarówno w linii prostej, jak i trochę właśnie ze skosa, troszeczkę zaszkodziła Materli. Akuje cały czas tą długą lewą ręką, a taką kombinacją lewy prosty, lewy sierpowy Kendall Crawford fantastycznie ma opanowany ten element pracy bokserskiej. Ale kiedy tylko przełamie dystansem Michał, a Materla jest bardzo groźny. Świetnie kiwią. Od czasu do czasu Amerykanin kopie albo ten low kick, albo proste kopnięcie. A Materla szuka możliwości zamknięcia głowa w narożniku. Zrywa się doping w Ergo Arena, aby tutaj poprowadzić Mezika. A po obronę, kolejną obronę mistrzowskiego pasa. Ale ten zdaje się, że zaprogramowany, tak skoncentrowany, tak patrzony w swojego wroga ringowego, jak jest Kendall Crawford, że nie słyszy. Trafił Crawford potężnym lewym, zachwiał Materlą, ale ten ciągle idzie do przodu, ciągle nie przenosi walki do parteru. Trzeba jednak uważać, dlatego że ten lewy prosty coraz częściej przedziera się przez zasłonę rąk Materli. Dobrym pomysłem w wykonaniu Materli są te ciosy na korpus wobec zasięgu i gabarytu Kendalla Crawforda. A fantastycznie Hawajczyk tym lewym prostym raz po raz trafia w głowę naszego zawodnika. Narożnik, jest szansa doskoczyć. Tajski chwyt za głowę w tej chwili Kendalla Crawforda. Materla zapina klamrę. Ale bardzo sprytnie od razu prawa ręka w podchwyt Hawajczyka. Będzie próbował zrywać, tak, do narożnika, aby tam sobie troszeczkę ustabilizować. Jak najbardziej. Nie ma tu siatki za plecami, jak to przebiegłem w tych walkach UFC. Tak, widział, że absolutnie nie jest w stanie nic wyrzeźbić w tym narożniku Michała Materla, wobec tego rozerwał klincz, ale inkasuje kolejny lewy prosty. Taki zasięg trzeba mieć wykorzystać i trzeba przyznać, że Crawford robi to naprawdę fantastycznie. Lekcja technicznego boksu w wykonaniu Kendalla Crawforda. Trzy ciosy, każdy doszedł do głowy Michała. Już jest rozcięcie, ta kombinacja bardzo naprawdę precyzyjna, bardzo dokładna kombinacja ciosów Crawforda. Spodobał rozcięcie, ale pół dystans, to jest pół dystans i dystans walki Michała Materli. Brakowało niewiele, liny pomogły, bardzo sprytnie, no doświadczenie po stronie Crawforda. Ale on lubi czuć za plecami siatkę, a nie te liny, które się napinają, które oddają całą siłę swoją elastycznością. Potężne przez blok! Zachwiał się Amerykanin Materla znów wątroba, ale Crawford odpowiada nieprawdopodobnymi ciosami. Ale jak kiwną teraz te ciosy Kendalla Crawforda, widać naprawdę tutaj robotę Karola Havrosa, który współpracuje, pracuje cały czas nad bokserskim skillem Materli. Proste kopnięcie trafiło w głowę zawodnika ze Szczecina.
Grof ciągle punktuje. Kopnięcia także po stronie zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Nos Michała rozbity. I na pewno będzie to wojna. Czy przez cały czas w stójce, czy jednak Materla zdecyduje się na parter, dlatego że on do tej pory tę bokserską wymianę, a nawet kickbokserską z Amerykaninem przegrywa. Jest, szuka tego lewego haka pod prawy łokieć. Brawo! I Materla na górze! Ale tutaj musi być naprawdę bardzo, bardzo czujny. Dobrze, jest możliwość bicia prawą ręką, to bił. Amerykanin natychmiast podnosi nogi. Tak, to taki zasięg nóg, jaki ma teraz w parterze Kendall Crawford. A to jest naprawdę spora przewaga przy dopinaniu trójkąta nogami. I dobrze o tym wie Michał Materla, nie pozwalając, aby z tej gardy pracował. Jest przejście do półgardy. Parter, to cały czas o tym mówimy. Przede wszystkim domena jednak. Materli klucz! Czy wyrwie? Niech państwo zwrócą uwagę. Cipek jest zmęczony. Amerykanin chowa tę rękę. Nie chce, aby Polak ją wyrwał. I udaje mu się. Wychodzi z tej pozycji. I teraz zmiana i rewanż. I Grof jest na górze. Zaryzykował, idąc do Kimury, Michała Materla. Dobrze! O nie! Siedzi, siedzi! Długie ręce, to jest atut! Zapina! Ręka jest lewa, prawa ręka jest na bicepsie lewej dłoni. Ciasno zapięte duszenie. Jest, brawo, i to wpięte naprawdę bardzo dobrze. Teraz nie może popełnić błędu Michał Materla, ale on wie, jak wychodzi z takich opresji. Nie ma skontrowanej tej ręki, która powinna tutaj dusić, i sprytnie puściły duszenie, skacząc za plecy naszego zawodnika Kendall Grove. Ależ praca w parterze. Stójka, perfekt, parter, o Jezus. Czyli jak świetna przystawka przed głównym daniem. A to danie znakomite. Ma plecy Materli, Materla ucieka do żółwia. Ale Grof jest niezwykle niebezpieczny. Wie, jak wyciągać ręce. Materla próbował, będzie spotkanie. Grof nie chce do tego doprowadzić. Próbował tam z żółwia wkręcić się do jakiejś dźwigni na nogę swojego rywala. A Michał Materla, ale Kendall Grof wie, z czym to się wszystko jada, i szybciutko a podniósł pozycję, aby nie ryzykować się akcji kończącej. A teraz jeszcze ma czas, aby porozbijać troszeczkę nogi naszego zawodnika. Tak jest, trzeba podnieść to wszystko do góry. Połowa drugiej rundy za nami, ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę kapitalny pojedynek. I ten czas jakoś szybciutko nam tutaj upływa. A Grof zyskuje coraz większą przewagę w stójce. Jego ciosy nie są może najmocniejsze, ale ich kulminacja i kumulacja na twarzy Michała jest niezwykle niebezpieczna. Ciągle są te cechy. Ale Grof trafia prostymi. Prawy i lewy pracują perfekcyjnie. Tak jak teraz. A głowa Michała odskakuje za każdym razem. Świetnie, przed chwilą jeszcze zbicie prawym prostym i od razu ponowienie. Nie ma oczywiście ten cios mocy, ale zatrzymał zapędy w kontrataku Michała. A Materli? Materla ciągle liczy na lewy. Uniki, znów balansowanie, znów nisko. Grof wykorzystuje to również na kopnięcia. Michał jest coraz bardziej zmęczony. Minuta 35 do zakończenia drugiej rundy. Musi być jakiś atak. Agania cały czas swojego rywala. Ale fantastyczna praca bokserska Kendalla Grofa. Na razie jeszcze Hawajczyk nie wywołał błędu. Może teraz idzie po nogi i skutecznie sprowadza Kendalla Grofa do parteru. Po raz drugi Michał Materla. Przez moment widzieli państwo, jak Amerykanin starał się włożyć rękę pod głowę Michała. Nie udało się, jest półgarda. Tak, są podpowiedzi, aby najpierw ustabilizować sobie pozycję, i to była dobra podpowiedź, bo wobec tego, że nie posłuchał się Michał Materla, to a bliski odzyskania gardy jest Kendall Grof. Więcej ciosów musi Michał spuszczać na głowę swojego rywala. Ale Grof to wybitny specjalista jednak, kapitalnie pracuje tymi nogami. I teraz wykorzystuje długie nogi, ten swój wzrost, aby dystansować Materla. Polak może uderzać głównie w tył głowy, Grofa nie sięga. A przed chwilą próbka bardzo dobrego pomysłu, aby łokciem atakować tłów rywala. To są niezwykle bolesne uderzenia i dobrze o tym wie Michał Materla. Teraz prawy sierpowy spadł na żebra Hawajczyka. Więcej ciosów, bo to już jest końcówka rundy. Tu już trzeba zaryzykować.
muszą być ciosy. Michał musi atakować. Rolf jednak przyciąga głowę, bije takie chopsy na Sadami. Po uszach Michała bitym sierpem zakończył Materla rundę. Jak widzą Państwo, piłkarze lubią oglądać ludzi, którzy wymieniają mocne ciosy. Rewelacyjny ten podbródkowy w wykonaniu Grofa. Michał w korpus, a teraz w głowę. I Grof natychmiast przechwytuje głowę. Materla na górze. Obalenia dla Polaka. A w drugiej rundzie również dwa obalenia zanotował Michał Materla. A to jest element bardzo często też oceniany przez sędziów. Stójka oczywiście, to jest wszystko na korzyść Kenala Grofa. To nie podlega żadnej dyskusji. Ale partery z gardy aktywnie Michał Materla. Szybciutko, zaledwie w 30 sekund Polak doprowadził do tego, że Amerykanin leży na plecach, ale nie rezygnuje. Pije z dołu też bardzo mocno. Jest próba przejścia gardy, ale wobec tych długich nóg pająka trudno jest Michałowi, dlatego że no nie jest w stanie podnieść głowę, dlatego że wtedy dostaje te ciosy od Amerykanina. Ależ mamy tam wywijanie się i łokciem zaatakował Grof. To przecież niedozwolone. O, przyzwyczajenia z UFC jeszcze zostają. Jest półgarda, po raz kolejny pcha się swojego rywala Michał Materla, ale z głębokiej półgardy walczy Hawajczyk. Teraz można atakować głowę Amerykanina prawą przez chwilę, później podeprzeć się właśnie na tej prawej ręce i choć przy resztkach świadomości, ale jednak wbijać lewą pięść w twarz zawodnika z Hawajem. Podnosi pozycję Magic. Kolejne mocne ciosy spadają na głowę Hawajczyka, ale ten rewanżuje się krótkimi młotkami, mimo że jest na plecach, mimo że jest w zagrożonej pozycji. To jest ogromne doświadczenie. Ale to Michał Materla ma pozycję dominującą w tej walce. W tej rundzie zdecydowanie. Jeden, dwa, Amerykanin ucieka za linę. Boczna Materli. A jeszcze nie, jeszcze cały czas ta noga związana, cały czas takie teraz głębokiej półgardy. Będzie walczył Da Spider. To jest dobra pozycja, by przetoczyć się naszego zawodnika. Czy zdecyduje się na tego rodzaju sweep? Kendall Grof odpowie za chwilkę nie, bo już obniżył pozycję Magic. Jest szansa na wybranie lewej ręki, ale Amerykanin natychmiast ją schował. Czujny to przecież spetodę brazylijskiego jiu-jitsu. Stajemy, czy tylko żółta kartka za ciosy w tył głowy? A wiem, widziałem mocniejsze takie sytuacje. I częściej. Jakże strasznie to boli, kiedy ten łokieć wbijany jest przez Materlę z potworną siłą w udo Kendalla Grofa. Amerykanin odpowiada, wykorzystuje te potwornie długie ręce. Pedalada! Trafił! Osunął się po tym kopnięciu z pleców Michał Materla. I teraz Mabe kłopoty ze świadomością. Chce wykorzystać to Spider, zapinając na pół przytomnego Michała trójkąt nogami. Ale nawet na granicy utraty przytomności. Materla jest groźny. Materla walczy już w tej chwili siłą woli. Jest ciągle na górze. Na korzyść to, że mimo, że trafiony został tą piętą, to jednak ruszył i znów jest na górze. Ta przejście do bocznej. Jest dla Materli. Jest pozycja boczna. Pracował całą rundę. Jest ręka. Ach. Nie, stał Amerykanin. Stał po trzech minutach tego, jak Michał Materla był na górze i znów wbił tam łokieć, prawy łokieć Amerykanina w wątrobę. Niebywała jest wola walki Michała Materli. On jest jeszcze cały czas lekko półprzytomny po tej pedaladzie, a jednak cały czas do przodu. Fantastycznie. Już nieraz mówiliśmy Państwu, jak waleczny, jak mężny, jak dzielny jest Michał Materla. Nie dał się złamać tą kapitalną pierwszą rundą w wykonaniu Grofa. Jeszcze 55 sekund do końca tej rundy. Nie wiemy, czy do końca walki, bo jeżeli będzie remis, to będzie 5-minutowa dogrywka. Źle, źle, jak najszybciej na ziemię. Nie no, bo bardzo dobrze Kendall Grof fantastycznie wykorzystuje swoją przewagę zasięgu w stójce, kłujące raz po raz głowę naszego zawodnika. A odpowiedź Materli, co się sta? Teraz poszedł na Tysona Michał Materla, ale Amerykanin odpowiada. Rozbita twarz Michała, podbródkowe wchodzą, kopnięcia wchodzą. Czy uda się jeszcze obalić rywala? Pół minuty, 20 sekund. Ergarena tutaj szaleje, dopingujące zawodnika ze Szczecina. Ten idzie po wprowadzenie. Za jedną rolę.
prowadzeniem, tym obaleniem Kendalla Grove'a chyba zapewnił sobie zdecydowane zwycięstwo w tej rundzie. A jakie pozostałe? O tym za chwilkę! Ręce ważą już tony, a nie kilogramy. Trudno podnieść nogę, pot zalewa oczy, a dodatkowo Michałowi także krew. A Grove będzie starał się tę stójkę wykorzystać na swoją korzyść. Materla jak najszybciej musi szukać obalenia. Zmasakrowana twarz szczecińskiego berserkera, ale on wychodzi w rytmę piosenki do góry łeb, a więc do góry łeb, Michał, i idź jak po swoje. Nie ma, dobrze, na razie Materla unika. O, fantastycznie. Balans balansem, ale te ciosy Kendalla Grove'a dochodzą do celu. A trzeba przyznać, że naprawdę pojedynek Mohamed Ali z Joe Frazierem na gali KSW 23. Ale który jest który, bo to jest istotne pytanie. Ali był wyższy, a więc Kendall Grove. A tak, a Frazier to był lewy sierpa, nie obalenia, tak jak w wykonaniu Cipka, ale niewiele brakowało, żeby przerzucił tymi długimi nogami. I teraz Michał musi trzymać to jak najdłużej. Krwi jest coraz więcej. Trzeba będzie otworzyć pozycję, ale w tej chwili chyba będzie proszony Jacek Piekarski, żeby zobaczyć, jak wygląda Materla, czy on będzie mógł walczyć. Każdy zawodnik ma czas na to, aby został opatrzony przez katmena tej gali. O, widzimy, że tak krwawienie naprawdę szerokie i głębokie. Tak. Ale często tak się zdarza, że krwi jest dużo, ale są specjaliści, którzy potrafią ją zatamować. O, bezwzględnie Jacek Piekarski jest takim specjalistą, ale teraz decyzja należy również do niego. Czy ten pojedynek zostanie kontynuowany? My prosimy, błagamy wręcz na kolanach, aby zawodnicy wrócili do pojedynku. Aby dali nam kolejny fantastyczny popis swoich umiejętności. Nos połamany, ale to jest absolutnie mały detal. Michał takimi rzeczami się nie przejmuje. Wracamy do parteru. I zasługują na podziw. Na podziw tych wszystkich ludzi, którzy siedzą albo w pierwszych, albo w ostatnich rzędach Ergo Areny. Czy utrzyma to, czy wyłoży lewą nogę do dosiadu? Nie jednak. Grove potrafi bronić się. Materla na górze, ale znów zbiera ciosy. Za każdym ciosem ten nos boli coraz bardziej. Idzie do skrętówki, ale chyba za wcześnie podjął tą decyzję Michał Materla. Cały czas widzimy, jak tam zawodnicy brodzą w krwi rozlewanym po białym ringu KSW. Odzyskał gardę Kendall Grove. Ta czerwienie włosów Hawajczyka idealnie komponuje się z obrazem tego pojedynku. Harda walka, mordercze ciosy z jednej i z drugiej strony. Materla ciągle na górze. 2 minuty 40 sekund. Czy utrzyma tę dominującą pozycję do końca walki? Przechodzi jedną nogę i teraz znów te potwornie mocne łokcie na udo. Aż Grove wyciągnął rękę. Bije mocno, to boli, żebra i udo. Cierpienia Amerykanina, który niewiele może zrobić. Ach, jakże się wywinął. A tutaj ta krew ściekająca z nosa Michała Terli robi robotę Hawajczykowi. Jest ślisko, a zawodnicy spoceni, jest dla nich krwią. A więc tutaj o chwyty będzie naprawdę trudno. Jest kontrola pozycji z góry. Czym dłużej Materla z góry, tym szanse na zwycięstwo w tej rundzie dodatkowej rosną. Przypomnijmy, że nie ma znaczenia, co działo się wcześniej. To jest runda o mistrzowski pas. Obaj mają w tej chwili chwilę przerwy. Obaj mogą zaczerpnąć oddech. Obaj mogą zebrać myśli. Ile czasu zostało? Wielu! Ile czasu? A spina się tam Jacek Piekarski. Dwie przerwy są w każdej rundzie dla zawodnika na to, aby go patrzeć. Ależ porwany tą walką jest także Spider. Bo wie, że dają rewelacyjny pojedynek. Pojedynek, który na pewno będzie walką wieczoru tej gali. Mordercza, wyczerpująca, twarda, męska i brutalna. Ale jednocześnie jakże piękna tym brutalnym pięknem MMA. Obalenie da Materli zwycięstwo. A, prawie sierpowy wstrząsnął Hawajczykiem. Liczymy wulkany na wyspach. Wow, skąd on ma siłę?
Jak on to robi? Michał Materla jest na górze. Nie ma jeszcze 80 sekund na to, aby udowodnić, że jest zawodnikiem w tej walce lepszym. Nie widzi na jedno oko. Krew ścieka, Amerykanin przewija. Podbiera nogę, ale nie, Materla ją wyciąga. Od razu obrót, od razu pozycja, od razu półgarda. I jak zaprogramowany cały czas naprawdę zegar mistrzowską precyzją Michał Materla idzie po zwycięstwo w tej dodatkowej rundzie. Ileż on na me siwych włosów na głowie przyprawi tymi swoimi walkami. Najpierw Jay Silva, teraz Kendall Grove. 50 sekund. Najdłuższe 50 sekund w karierze Michała Materli. A kto wie, może nawet Kendalla Grove. Czy będzie stójka, czy Michał będzie przechodził nogi. Niech uważa, napięte, rywala. Niebezpieczna sytuacja. I po raz kolejny tam chyba przykleił piętę do szczęki naszego zawodnika Kendall Grove, ale cały czas pcha się, tak, mimo że półświadomy tego, co się dzieje, Michał Materla pokazując olbrzymie serducho, a Kendall Grove, mimo że na plecach, cały czas tam tym długim młotkiem karci głowę szczecińskiego berserkera. Z czego ma szczękę wykonaną Michał Materla? Z granitu, z tytanu, z kewlaru, gilotyna? Nie, od razu obejście pozycji! Fantastycznie! 5, 4, 3, 2, 1! Materla! To jeszcze nie jest koniec. Ten czas, który widzieli Państwo, to był czas bez zatrzymania. Więc muszą być doliczone te sekundy. 10 sekund, teraz usłyszeliśmy ten charakterystyczny stukot. A gdzie się Materla jeszcze podkręca? Ale walka, ale pojedynek, ale nam się mistrz trafił. Walka wieczoru na pewno, ale to może być również walka roku. Razem z tymi wszystkimi ludźmi w arenie stajemy i bijemy brawo. Skłaniamy nisko głowy przed Michałem Materlą i przed Kendallem Grove. Mamy przeświadczenie, że oglądaliśmy jedną z najlepszych walk w historii KSW. The winner and still international KSW middleweight champion, Michał Cipao Materla.